Witam Państwa na kanale Stanisław Krajewski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów i myślę, że mi się uda odpowiedzieć nawet na dwa pytania, bo te pytania z reguły są no takie, że w zasadzie to trzeba by przez godzinę na jedno z nich odpowiadać. I jedno pytanie jest o księcia Harego, a drugie o wspólną listę opozycji na wyborach. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajewskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. Pytanie dotyczące księcia Harego zadał pan podpisujący się Czech123 i brzmi ono. Witam, czytał pan książkę księcia Harego, w której robi z siebie ofiarę brytyjskiej rodziny królewskiej. Co pan sądzi o takim zachowaniu i całej tej aferze? Ja mam ciekawe doświadczenia różnorodne z rodziną królewską, bo i pisałem o niej wielokrotnie w różnych swoich książkach i o masonerii, i nie o masonerii. Taką książką, która była moim pierwszym głębszym zetknięciem z brytyjską rodziną królewską, była moja książka pod tytułem Księżna Diana, Agonia Europy. I to było tak, że księżna Diana zginęła i następnego dnia byłem w jakiejś hurtowni i ten hurtownik mówi do mnie, niech pan napisze koniecznie książkę o księżnej Dianie, bo pan szybko pisze. I ja tak wyszedłem od niego i pomyślałem, no co ja będę pisał taką jakby, to nie jest mój temat, no gdzie. Ale później pomyślałem, że jak zacznę pisać o księżnej Dianie, to no będzie duża poczytność, a ja sobie przemycę swój temat, czyli ten drugi człon tytułu Agonia Europy. Że jakby ta śmierć mogła nastąpić dlatego, że ta cała Europa jest w agonii. I później tą książkę zadedykowałem temu hurtownikowi. Natomiast jak ona wyszła, to zaatakował mnie jeden ze znanych monarchistów, mówiąc, jak ja mogę przedstawiać księżnę Dianę tak pozytywnie, a rodzinę królewską tak negatywnie. No i tutaj trzeba by zacząć od tego, że ta rodzina królewska to gorszej w historii świata rodziny królewskiej nie było, prawda? Same zbrodnie, ludobójstwo, to znaczy chodzi o to, co oni robili z katolikami, prawda, i dlaczego, to wszyscy powinniśmy wiedzieć. No i oczywiście pełna przynależność tej rodziny do masonerii. I przy księżnej Dianie to wyłaziło w tym sensie, że wtedy się dowiedziałem, że służby specjalne, czy część przynajmniej służb specjalnych podlega królowej, bo ona jakby chroni monarchii. To jest nawet niezłe rozwiązanie, prawda? Bo te służby mogą kontrolować wszystkich rządzących. Królowa nie jest rządzącą, ale może ich kontrolować pod kątem na przykład zdrady. Ale tam gdzieś był zapis, że za przejście, stary bardzo zapis, że za przejście członka rodziny królewskiej na katolicyzm grozi kara śmierci. No i wiele znaków wskazywało na to, że księżna Diana, pomimo takiego swojego życia, które wielu gorszyło, miała taki zamiar, prawda? Ona się wielokrotnie kontaktowała z matką Teresą i kontaktowała się z takim księdzem na terenie Wielkiej Brytanii, który miał ją przygotować do przejścia na katolicyzm. No i to było nie do przyjęcia dla rodziny królewskiej jako rodziny kraju, w którym katolicyzm jest uznawany za wrogi i rodziny kraju, w którym obowiązuje doktryna masońska. No także
obrona przez polskiego monarchistę rodziny królewskiej brytyjskiej mnie zadziwiła, ale tenże sam monarchista po kilku latach sam się odciął od monarchii brytyjskiej, prawda, na podobnych zasadach, które tu przytoczyły. I teraz przechodzę do książki księcia Harego. Nie czytałem tej książki, przyznam się. Natomiast no, nie trzeba jej czytać, żeby tutaj ocenić księcia Harego, prawda? Bo no, rodzina królewska, jaka by ona nie była, to jest rodzina królewska. I kto jest w tej rodzinie królewskiej, to ma do wyboru dwa wyjścia. Albo podporządkować się zasadom, które obowiązują w tej rodzinie, prawda? Żeby tej rodziny nie krzywdzić, żeby nie robić jej szkody, żeby nie robić szkody państwu, które chciałem powiedzieć, którym ta rodzina rządzi. Ona tam nie rządzi, ale no ma pewien znaczący wpływ na losy tego państwa. Albo jest drugie wyjście, wypisać się z tej rodziny. Tam są takie możliwości formalne. W tym sensie, że przejść w pełną anonimowość, prawda, i zrzec się wszystkiego, co wszystkich bonusów, które się wiążą z przynależnością do tej rodziny. I Harry tego nie zrobił. Oni sami go odcięli od źródełka w końcu, no bo zachowywał się w sposób skandaliczny z punktu widzenia tych zasad, które powinien przestrzegać. I teraz on pisze książkę, w której po pierwsze chce zrobić krzywdę swojej własnej rodzinie i chce zrobić tę krzywdę z dwóch powodów. Pierwszy powód, żeby się zemścić za to, że oni tak potraktowali jego żonę i jego. A jak mieli ją potraktować, to tutaj akurat niczego im nie można zarzucić. A po drugie, odcięli go od źródełka, więc on przyzwyczajony do życia na bardzo wysokiej stopie, prawda, bo rodzina królewska żyje na bardzo wysokiej stopie, chciał do tej stopy powrócić, prawda, i ta książka mu na to pozwoli, prawda, czyli sprzedał swoje sumienie, sprzedał swoje wartości, sprzedał swoich rodziców i dziadków za srebrniki, żeby żyć w luksusie jak najdłużej. I zapewne napiszę następną książkę, bo pieniążki z pierwszej książki mu się skończą, a biznesu jakiegoś nie będzie mu się chciało prowadzić. Więc to tyle na ten temat. Natomiast drugie pytanie, zupełnie z innej beczki, zadane przez kogoś, prawdopodobnie pana, który się podpisuje Dziki Had, pytanie jest następujące. Co uważa pan o wspólnej liście opozycji w wyborach? Dla kogo byłoby to na korzyść, a dla kogo na niekorzyść? No i znaczy tak, na pewno byłoby na korzyść całej opozycji, a na niekorzyść PiS-u w tym sensie, że PiS by miał mniej miejsc w parlamencie. Natomiast nie ma czegoś takiego, pojęcie, cała opozycja to jest pojęcie abstrakcyjne, prawda? Bo w tej całej opozycji są od sasa do lasa i w sensie ideologicznym, i w sensie osobistych ambicji. No i tutaj myślę, że do koalicji nie dojdzie, chociaż wszystko jest możliwe w tym świecie oczywiście, z prostego powodu, oni się boją numeru, który jest często stosowany i niebezpieczny dla wielu. Numer polega na tym, że tworzy się koalicję. W ramach tej koalicji ustala się, kto wejdzie do Sejmu, to znaczy, że powiedzmy 20% reprezentantów tej partii, 30% tej, 30% tej partii. Ale to są ustalenia teoretyczne, dokonywane w ten sposób, że powiedzmy rozdziela się jedynki. Natomiast efekt, bo wybory to jest co innego.
I niekoniecznie musi być tak, że przejdą same jedynki. Da? I poza tym przy takim ustalaniu i później tych dalszych losach tych list może się okazać zupełnie co innego niż było w założeniu. Zauważmy, że LPR na tej zasadzie powstał. Prawda? LPR miał być z założenia partią polską, patriotyczną, w której miały się znaleźć różne środowiska i te środowiska miały być równoważne. A po wyborach się okazało, że jest to formacja całkowicie poddana Romanowi Giertychowi, który zresztą później okazał się zdrajcą. I to, że nagle się okazało, że LPR to tak naprawdę jest Stronnictwo Narodowe Giertycha, to się okazało zaraz po wyborach, prawda? Tego nikt jakby wcześniej nie widział. I taka sytuacja może się zdarzyć i w tej opozycji, że nagle wyskoczy ktoś, nie wiadomo kto. Pewnie Platforma Obywatelska, ale wcale niekoniecznie, prawda? Były takie, pamiętam, historie w polityce, że ustalono jedynki, a później Radio Maryja namawiało, już nie pamiętam w jakiej partii, w jakiejś prawicowej, niby prawicowej, ustalono jedynki, a Radio Maryja namawiało, żeby głosować na ostatnich, na te ostatnie pozycje, ósemkę, dziewiątkę, czy tam szóstkę, zależy jaka była ostatnia. No i poznałem taką panią, już nie powiem gdzie, do której kiedyś ktoś wieczorem przyszedł i powiedział, niech pani się da wpisać na listę wyborczą, bo brakuje nam nazwisk, po prostu brakuje nam nazwisk, żeby wypełnić całe listy wyborcze. No będzie pani takim mięsem wyborczym, ale nie będę wybrana. Nie, nie, absolutnie nie ma pani żadnej szansy. No dobrze, to na tej zasadzie mogę was poprzeć. No i ta pani została posłem, prawda? I kiedyś mnie zaprosiła do siebie z wykładem. I ja wtedy akurat miałem problemy z ciśnieniem i zabrałem ze sobą ciśnieniomierz. I spojrzałem na nią i mówię, może ja pani zmierzę ciśnienie. Zmierzyłem jej ciśnienie i miała 220 na 103, 150. Od razu do lekarza. To posłowanie ją wykańczało, bo no, kobieta nie orientowała się w większości tematów, a chciała postępować uczciwie i zgodnie ze swoim sumieniem i do każdego głosowania się przygotowywała przez całe noce, żeby zrozumieć sprawę. No no ale ta przygoda się dla niej dobrze skończyła, bo przeżyła, prawda? Natomiast dla formacji politycznych taka przygoda może się zakończyć źle i ja tu zaczynam się też obawiać, że podobna historia, jak była z LPR-em, może się zdarzyć z Konfederacją i że w tych wyborach będą tacy, którzy będą głosowali z ręką na sercu na narodowców, będą tacy, którzy będą głosowali na Grzegorza Brauna, a większość głosów otrzyma zupełnie inna formacja, która ciągle zmienia nazwy i okaże się, że mamy w Sejmie liberałów, którzy mogą się dogadać bardziej z Platformą Obywatelską niż z PiS-em. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.